Ja jestem Dexi i witam Was w filmie, w którym sobie zrobimy po raz drugi taki challenge. Przegrywasz równa się, kupujesz skina, bo już kiedyś taki film się na moim kanale pojawił i tam było chyba ponad 100 tysięcy wyświetleń, także widziałem, że bardzo Wam się to spodobało. Więc lecimy z drugą częścią. W sumie dość długa była przerwa pomiędzy tymi challengeami, bo tamten film był w wakacje, a teraz kiedy to nagrywam, jest już styczeń 2020 rok, więc trochę czasu minęło. I ogólnie tak, zagramy sobie 4-5 gierek, jeśli przegramy, to mam zamiar tak, kupić na pewno na początku tego skina, jeśli przegramy drugą grę, to tego i potem to już jakieś losowe, pewnie do kruka sobie kupię, nie wiem, ten do kruka jest brzydki, ty kupię sobie koalenitę, aby wspomóc tam Australię, no i w, co, w sumie... Lecimy zaraz z gilkami, pogramy sobie różne tryby, e, może najpierw polecimy sobie Leonem na Brawl Bola i zobaczymy jak nam po prostu pójdzie. Ogólnie mam Star Powera do Leona, którego zdobyłem w ostatnim filmie, e, znaczy nie, nie w ostatnim, ale w filmie z polowania na Pana P. Nie, e, tak, w ostatnim filmie, czyli z filmie, gdzie mój brat otwierał mi ofertę, no i właśnie, ojeju, ale ten ult e, Kruka był bardzo fajny, o nie! Mam nadzieję, że po tym filmie nie zbankrutuję. Chociaż nie, bo mam w sumie 575 klejnotów, czyli... Mm, czyli... Najlepiej, no, gdybym jakoś jakieś 4 albo 5 gier, to chyba, chyba by mi starczyło. Także um, wiecie co, może sobie tutaj podjedziemy ciebie na przykład. Kurczę, wiecie co, no. Nie, nie, nie za dobrze mi idzie. Boga, nie strzelajcie, nie strzelajcie. No i pierwsza gra. Już przegrana. Na sam początek. Weźmy sobie jeszcze raz pójdźmy na tą zadymę, ponieważ chcę zdobyć. Tutaj start tokena. Mam nadzieję, że się uda. Także, już jednego skina musimy kupić. E, to jest już tutaj druga gra, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, e, co by tutaj można było zrobić. A na początku, o zobaczcie, ten Leo ma mega mało życia, ale niestety. Nie, a, ta Tanita to w ogóle zero IQ place. Ponieważ po prostu poszła, poszła na bula, co jest bardzo niemądrym zagraniem. Może nie wiedziała, że tam on jest, ale w to już nie będę wnikał. No jak na razie ta gra też nam nie idzie za dobrze. No dlaczego ja ciągle ginę. Tanita to w ogóle, tutaj nie wiem co robi. No i jest, dobra, udało się. Czemu ta Piper wybiła piłkę? Oj. No, te randomy, takie średnie tutaj. Wiesz co, Piperko, podaj, może mi piłkę. Albo nie, nie podawaj. Mamy mega mało życia, także musimy zaczekać, aż się to życie nam odrodzi i e, zaraz spróbujemy coś tutaj zdziałać. No ale jak na razie idzie to bardzo słabo. Ten Rico mega dobrze gra, mam wrażenie. Po prostu prawie każdy strzał trafia. Patrzcie, no właśnie. On mega, mega mocno mnie obija, co mi się niezbyt podoba, szczerze powiedziawszy. Ale wiecie co? Czy teraz mamy szansę na strzelenie bramki? No nie, chciałem ultem strzelać, ale już, już było za późno. E, także wiecie co? Dobra, piperko, rozwalaj te mury. Dobrze? I teraz. No nie, ona jakoś to też źle tak rozwaliła, ale dobrze, już nie będziemy zwalać na innych. E, trzeba strzelić, no nie ma innej opcji. Aj, no myślałem, że, że ten ból tego nie przejmie, ale jednak. Czyli zmarnowaliśmy sobie trochę ulta. Dobra, ten Leon dosłownie za parę sekund mi tutaj podjeży, także wiecie co? A nie, dobra, tam podjechał. W sumie lepiej, że go podjechał dla nich, dla nas gorzej, ponieważ właśnie on miał piłkę. Ale wiecie co? Ja też teraz też mogę kogoś podjechać. No niestety mi to za dobrze nie wyszło i nikogo nie podjechałem, ale mam piłkę i właśnie strzelam bramkę i mamy 1-0. W sensie tak miało być, ale niestety tak nie jest. Dlatego, dobra, strzelę, błagam, no, ultuj i... Jest, dobra, mamy 1-0 dla nas. E, zostało 37 sekund do końca, także wiecie co... O, nie, nie, nie. To był bardzo dobry ruch ze strony Rico, co mnie zasmuciło. Dobra. No nie. Proszę. Aj, no i mamy 1-1, także szybko wyrównali. E, I będzie tutaj najprawdopodobniej dogrywka, ponieważ wątpię, żebyśmy w 20 sekund zdołali strzelić bramkę, chociaż oni to zrobili, nawet w mniejszym czasie. E, ale my to nie oni. E, także no, dobra. Wiecie co... Mnie tutaj nie ma wcale. A, dobra, wyczułem go. Wyczułem go, ale... Yy... O, dobra, ej, teraz będzie fajnie, bo zobaczcie, oni mają bóla jeśli właśnie nie będzie już y, tych krzaków, to ten ból mało tutaj będzie mógł zdziałać, ponieważ po prostu on jest na bliski dystans, a jak już jest dogrywka, no to po prostu mamy przewagę, ponieważ... Bardzo dobre zagranie, Piperko. Moje też zresztą nie lepsze, yy, ponieważ po prostu bezmyślnie wziąłem piłkę yy, i tyle. Dobra, nie, nie, nie. Błagam, mnie ginmy w sensie nie przegrywajmy tego, dobra, ale y, no nie pofarciło mu się, ponieważ y, no chyba miał w, trochę w inne miejsce strzeźć tą brameczkę, ale ten Rico mega, mega dobrze ma takiego kodockiego Aima, według mnie. Dobra, nie, to też był to też nie był za dobry y, ruch z mojej strony, dlatego trzeba to nadrobić. Y, nie możemy pozwolić im przejść. 20 sekund do końca, wiecie co? Myślę, że tutaj y, może być remis, a remis to nie przegrana, a że mi przegrywasz równo się No, no, patrzcie. Jest! Strzelimy to! Dobra, udało się! Mamy to! Mamy pierwszą grę wygraną, a jest to już druga gra w tym filmie, także cieszysz się, powiedziawszy, niezmiernie, bo nie chcę też za dużo wydać tych klejnotów. I teraz sobie może pójdziemy na oblężenie, aby zdobyć sobie po prostu tutaj start tokena. A start są ogólnie bardzo fajne, bo dzięki nim otwieramy big boxy, a z big boxów dropią nam postacie i ulepszenia i gold. Ale to chyba każdy wie. Nie wiem w ogóle po co to mówię. W każdym bądź razie mamy tutaj śrubeczkę, którą weźmie pewnie ta dokładnie: Sandy. No i wiecie co? Oni poszli do jednego miejsca, przez co, przez co ich wybiliśmy. Została tam ta Sandy, która się cofnęła, aby odrodziła jej się życie. I my ją właśnie. Próbowaliśmy zabić, ale nie wyszło i ona nas zabiła. No, za Sandy powiem wam, że jest mocna, ale ja i tak mam takie wrażenie, że mega, za, że mega rzadko spotykam właśnie Sandy w grze, co mnie dość dziwi, no bo po prostu nie wiem. Nie mam za dużo y, okazji, aby właśnie pograć przeciwko niej, bądź właśnie z nią, co mnie dziwi, no bo no w sumie jest najnowszą legendą, więc y, nie jest to mega dziwne, ale mnie to i tak dziwi. Dobra, w każdym bądź razie, przepraszam w ogóle, że mówię ciągle, w każdym bądź razie, ale nie wiem, to słowo jest takie fajne. Także w każdym bądź razie, ten misiek nity ma 10 HP już go nie ma. E, mamy dwie śrubki, oni mają jedną. Mamy już trzy i... No, mamy przewagę, ale e, niestety tutaj e, ta Sandy puściła bardzo mocną broń, którą jest niewidzialność. Ale ja też mam niewidzialność i nie zdążę jej wykorzystać chyba teraz. Czekajcie, nie, nie włączamy na razie niewidzialności. Według mnie przyda się y, ona na potem. Na przykład, żeby zabić y, osoby, które będą chciały nam wbić do naszej strefy razem z botem. Także patrzcie, o teraz się właśnie ona przyda, ponieważ podjechaliśmy bota. Nie, no to w sumie było średnie zagranie, ale ten bot tutaj, no nie, ładny na mobili. Chociaż nie. Zobaczcie, to nie jest jakiś mega mocny, mocny siege z ich strony, więc według mnie ten def nie był wcale taki najgorszy. Ta obrona była w miarę okej, okay, dobra. Ale martwi mnie to, że ta Sandy zdaje potężny damage. Co jest? Jeszcze rzuca tego ulta co mi się bardzo nie podoba, ponieważ, dobra, to jest ostatni seed, czyli, czyli nie możemy im dać zdobyć go, a właśnie dajemy, dobra, zobaczcie, nie udało się, dobra, mam dwie śrubki, 5 sekund, dobra, no dawaj, dobra, jest remis, także mnie to cieszy, ponieważ zobaczcie, my wygrywamy, a teraz włączam ulta i i właśnie ha, bo ult, co? Niewidzialność nie działa, a myślałem, że niewidzialność działa. Kurde, to lipa. Oni chyba też tak myśleli, bo zobaczcie, puścili tu niewidkę. Nie wiem, ej, ale byłem pewien, że niewidzialność działa. Dobra. Yy, wygraliśmy tę grę, z czego się bardzo cieszę, no bo jak już wcześniej wspomniałem, nie chcę zbankrutować w tym filmie, nie chcę wydać wszystkich moich gemów, yy, także cieszy mnie to niezmiernie, że wygraliśmy kolejną gierkę i może teraz zmienimy sobie postać. Yy, może zagramy sobie showdowna i w sumie jeżeli mamy kupić skina do Bibi, no to zagramy sobie. A nie, bo na nie możemy grać, no bo e, wtedy nie będę wiedział, kiedy przegram. No wiecie o co chodzi. Także zagrajmy sobie, może, nie. Ta mapa e, nie jest zbytnio fajna. Także zagrajmy, może, właśnie te. Tak, to są gorące strefy. hot maze, e, Nie, Hot Zone. Dobra, nieważne. Weźmy sobie Bibi. O tutaj jesteś, bo mamy dzisiaj kupić skina do Bibi, także właśnie nią sobie tutaj zagramy. Ogólnie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten tryb. Mi się osobiście mega podoba i mega przyjemnie mi się na nim gra. Czekajcie, to jest chyba już, tak, to jest czwarta gra w tym filmie, czyli chyba ostatnia, się przekonamy. Nie no, ostatnia raczej. Jednak na razie będziemy sobie tutaj, można powiedzieć, przejmować, w sensie zdobywać te punkciki i zabijemy ją. Dobra, udało nam się y, zabić y, tego broka, ale niestety oni mają tutaj przewagę tych y, punktów. Dobra, zobaczcie, jakoś stick szatujemy to. Dobra, powiedzmy, że nie wyszło. Totalnie nie wyszło, ale no nie, no mają przewagę dwóch, co nie jest w sumie, nie, no trzech, także nie jest to jakaś mega przewaga. Dobra, udało nam się zabić i do, no nie, myślałem, że zdążymy zdobyć ten jeden punkcik, ale jednak jednak ten Al Primo był szybszy i udało mu się wskoczyć do tej strefy. Nie no, kurczę, cisną nas, nas tu. Wydaje mi się, że Bibi tutaj nie była za dobrym pomysłem, ponieważ ona jest dobra na blisko, a Tanita ciągle mnie tutaj bierze na ten dystans, co jest denerwujące. Nie no, ten El Primo znowu tu skacze, kurde. Oni tak się fajnie dzielą, że tamten jest tu, ten tutaj skacze i tak właśnie mm, zdobywają punkty. A my tak nie możemy zdobyć punktu. Dobra, jest, udało nam się. Ale zobaczcie, jest 12,7, co no, nie jest zbytnio fajnym wynikiem, ale tam Leon na szczęście coś tam próbuje działać. Dobra, i nawet to nie idzie źle. Trzy punkty mają tylko przewagi. Teraz jest podwajanie punktów, czyli musimy. No nie no, weź ktoś tam pójść. Nie wszyscy do jednego. No kurde, weźcie, idźcie tam. Tak być nie może. Halo. No nie. Dobrze, wpili tam. Czy ma mamy jeszcze szansę? Mamy jeszcze szansę. Zobaczcie. Uwaga, nie, tu jej możesz wejść. No nie, ma no, 3 HP, chłop. Kurczę. Weź wyjdź stąd. Dobra, zabiłem go. Jest, mamy chyba wygraną. Mamy wygraną? Dobra. Jeszcze ciebie zabijemy? Dobra, udało się. Mamy wygraną 30 do 20. Nie było w sumie tak mm, ciężko, e, więc chyba będziemy kończyć ten film. Mamy jedną przegraną na 4 gierki, także y, jest to w sumie y, dość spoko. Wyniczek. Kupimy sobie jednego skina dzisiaj. Y, może w sumie zostawicie dużo łapek w górę. Zobaczcie, ten skin jest jeszcze 15 dni. Ten do Tary, więc może kolejna część będzie, ale to naprawdę. I czy mam takie ścinki w ogóle? Nie, dobra, już mam słaby telefon, także. Yy, no, muszę sobie kupić nowy. Ale dobra, kupujemy skina, kocham tę animację. Na każdym odcinku, gdzie kupuję jakiegokolwiek skina, mówię, że kocham tą animację, bo ona jest piękna. No, po prostu jest niesamowita. Trochę gamów nam zeszło, ale wydaje mi się, że dlatego skina warto. Zobaczcie. Ej, nie, nie gadajcie, że. Nie, dobra. Kupiłem z kodem VCR. Także dopóki nie ma mojego kodu, to kupujcie z kodem VCR, bo to najlepszy kod w sumie jedyny w Polsce. Także pamiętajcie, dopóki nie ma kodu mojego, kupujcie z kodem VCR, tak jak robię to ja. Także pozdro dla VCR i co. Lajkujcie, subskrybujcie następnego materiału i cześć papa. Pa. Ten skin jest piękny. Siema.